Grand Prix Monaco. Monte Carlo. Teraz to mój dom. To miejsce jest niesamowite. Na tym torze każdy kierowca chciałby wygrać. Łatwo jest się rozproszyć przez ludzi na łodziach, błyski, glamour. Jeżeli spojrzymy na symulator, najistotniejszy punkt toru jest za kasynem w Dumaribu. To ta krótka sekcja przed wjazdem do tunelu. Hamujesz do piątego zakrętu, który idzie w dół i bardzo łatwo jest przegapić punkt hamowania i wyjechać za szeroko. Przejeżdżając przez tą sekcję, musisz trzymać się prawej strony, przyspieszając w stronę hotelu Fairmont, hamując i wchodząc głęboko na pełnym skręcie kierownicy. Jak tylko można, trzeba zacząć prostować kierownicę i znów przyspieszać, bo od razu jest siódmy zakręt, który jest bardzo śliski, dlatego musimy najechać głęboko na tarkę. Hamowanie do ósmego zakrętu i bardzo ważne jest wyjście z niego. Psychicznie jest to bardzo wymagający tor, ponieważ jest to tor uliczny. Nie ma miejsca na błędy. Wszędzie dookoła są barierki, jest bardzo szybki. Ale jak tylko zdążysz się rozpędzić, masz już następny zakręt. Dlatego ważne jest mieć dużo pewności siebie podczas hamowania. Zatem trzymajcie za mnie kciuki. Na tym torze Ayrton Senna wygrał tak wiele razy, a on był najlepszy, więc jeśli uda mi się wygrać i w tym roku, będę o krok bliżej do niego.